muzyka latynoamerykańska to zawsze była nasza wielka pasja. I kiedy powstała kompozycja One Week in Rio, stworzona przez Sergio Assada, naturalnym kolejnym krokiem był pomysł, żeby zarejestrować ją, stworzyć premierę światową. Na samym początku Sergio Assad chciał stworzyć dla nas 5-minutową miniaturę, ale po tym, jak wysłaliśmy nasze nagrania, tak się zapalił do pracy, że powstała 7-częściowa suita One Week in Rio. Putting a longer set that would represent, you know, a few places from Rio de Janeiro. Then I had this idea of creating a sort of holiday in Rio, like 1 week in Rio, where you go to different places to listen to music. For the premiere of this piece, we were invited to come to Poland to actually to join them in a concert and be able to share the stage and play with them. Unfortunately, we didn't play together, but we might one day. Zastanawialiśmy się też nad projektami z trzecim muzykiem. I po wspólnych rozmowach z Sergio doszliśmy do wniosku, że fajnie by było zawrzeć jakiś taki utwór właśnie na trio na naszej debiutanckiej płycie. Było to na pewno ciekawe doświadczenie i od razu jak otrzymałam telefon od Adama, to się strasznie ucieszyłam i nie mogłam się doczekać już samych prób. I've been so familiar with Piazzolla's music, I've worked with his music for all my life, understand his language so much that I can sort of copy. Ta muzyka sprawia nam ogromnie dużo radości. To jest to płyta unikatowa. To było fascynujące. Powinno być coś, co przyciąga uwagę. Klient kupuje jednak oczami.